Tadeusz Kościuszko. Urodził się 4 lutego 1746 roku. Dziś przypada jego 275. rocznica urodzin. Z tej okazji przygotowaliśmy krótki odcinek poświęcony upamiętnieniu Kościuszki w numizmatyce polskiej i zagranicznej. Słowa Kościuszki sięga naprawdę daleko. A oprócz najwyższego szczytu w Australii jego imieniem okszczono także asteroidę. Pierwsze polskie banknoty powstały z jego inicjatywy, a moneta z jego wizerunkiem ukazała się jeszcze za jego życia. Zapraszamy do oglądania. Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko, herbu Roch III, nadanym w roku pańskim 1238. Urodzony 4 lutego 1746 roku w Mereczowszczyźnie na terenie dzisiejszej Białorusi. Zasłynął jako bojownik o wolność waszą i naszą. Ale nie będziemy tu dziś odrabiać lekcji historii. Większość ludzi ma o jego osobie mniejszą lub większą wiedzę, ale co ważne, znany jest na całym świecie. Po nieudanym powstaniu kościuszkowskim w Polsce wyemigrował do Ameryki, gdzie brał udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych tu poszło zdecydowanie lepiej niż u nas. Faktem jest, że zaskarbił sobie swoimi czynami wdzięczność nie tylko Amerykanów. Jest też bohaterem narodowym Białorusi, gdzie się urodził. Jego nazwiskiem nazwano najwyższy szczyt w Australii, a nawet asteroidy pomiędzy Marsem a Jowiszem. Powierzono mu wybudowanie twierdzy West Point w Stanach. Dziś wiele ulic na świecie nosi jego imię, zarówno w Polsce, Stanach, Białorusi, a nawet Rosji czy Brazylii. Znajdziemy też wiele jego pomników i placów jego imienia. Jest też Wyspa Kościuszki u wybrzeży Alaski, Miasto Kościuszko w Mississippi, a nawet Hrabstwo Kościuszko w stanie Indiana. Kraków może poszczycić się 34-metrowym kopcem usypanym na jego cześć przez mieszkańców. Jego oblicze zdobiło też wiele banknotów i monet, nie tylko polskich i tym się dziś zajmiemy. Mało kto wie, że pierwsza moneta z jego wizerunkiem powstała jeszcze za jego życia w 1791 roku. Był to miedziany grosz wybity w Warszawie. Emisja próbna musiała być bardzo mała, bo znany jest tylko z jednego egzemplarza. Awers ma taki sam jak pozostałe grosze Stanisława Augusta Poniatowskiego. Na rewersie, zamiast monogramu władcy, przedstawiono podobiznę Kościuszki. On też przyczynił się do wydrukowania pierwszych polskich banknotów, zwanych biletami skarbowymi bądź asygnatami o nominałach 5, 10... 25, 50, 100, 500 i 1000 złotych, które różniły się odcieniem papieru. Banknoty wydrukowano na łączną kwotę 60 milionów złotych. Drukowano je w Warszawie w jednej z dwóch oficent drukarskich u Michała Grula, należnie, dziś Aleja Solidarności 105, oraz w drukarni Piotra Dufora w Kamienicy przy Rynku Starego Miasta 24. W późniejszym okresie dodrukowano niższe, nominały biletów skarbowych pięć i dziesięć groszy oraz i 1,4 złote. Pamiętajmy, że w tym czasie 1 złoty równa się 30 groszy. Służyły one do zbierania pieniędzy i kosztowności na potrzeby walki z Rosją. Na wersie banknotów, yy, czyli biletów skarbowych umieszczono tekst uchwały Rady Najwyższej Narodowej. Nad nim widniały orzeł biały i pogoń oraz symbole rewolucji francuskiej. Rewers był bez nadruku. Ciekawostką jest to, że na każdym banknocie stawiano odręczne podpisy. Niższe nominały były drukowane w nakładzie kilku tysięcy, zaś wyższe w ilości kilkuset sztuk banknoty nie zyskały popularności poprzez brak gwarancji wypłaty. Tylko armia kościuszkowska mogła uiszczać opłaty w całości banknotami, pozostała ludność tylko do połowy resztę zaś w monecie. Przez to podejście ludności do nowego pieniądza było obarczone dużą dozą nieufności. Dodajmy do tego, że za tych banknotów przewidywano karę śmierci i konfiskatę całego majątku. Po ostatnim rozbiorze zaborca nie zamierzał wywiązać się z wypłat, więc banknoty stały się bezwartościowe. Z powodu kiepskiej jakości papieru, z których je wykonano, do naszych czasów przetrwało niewiele egzemplarzy. Dziś są one łakomym kąskiem dla kolekcjonerów. W 2019 roku banknot o nominale 500 zł został sprzedany na aukcji za kwotę 220 tysięcy złotych. Jeśli chcecie zobaczyć wszystkie te banknoty na żywo, to jest taka możliwość. Są one udostępnione zwiedzającym w Muzeum imienia Emeryka Czapskiego w Krakowie. Ponownie zaczęto wykorzystywać wizyjne kościuszki na banknotach dopiero po odzyskaniu niepodległości. Zdobi on pięć marek polskich z 1919 roku. I 5 tysięcy marek polskich z 1920 roku. Pojawił się także na biletach zdawkowych 1 i 2 zł z 1919 roku oraz w banknotach o nominałach 10, 20, 50 100 500. 1000 i 5000 zł z 1919 roku. Niższe nominały do 50 zł włącznie były drukowane w drukarni Banku Francuskiego w Paryżu, a wyższe w Waterloo Sans w Londynie. Banknoty trafiły do obiegu dopiero w 1924 roku, poza nominałami 1000 i 5000 zł po reformie walutowej zastępując markę polską polskim złotym. W 1924 roku dodyłkowano kolejne banknoty nowego wzoru, lecz tylko nominały 10 i 20 zł przedstawiały Kościuszkę. PRL Kościuszko pojawił się na monetach obiegowych o nominale 10 złotych w latach 1959, 60, 66 i od 69 do 73. W 1976 znalazł się na monetach kolekcjonerskich srebrnej 100 zł i złotej 500 zł. Rok 1990 był ewenementem w polskiej numizmatyce pod jednym względem. Chodzi tu o tryptyk przedstawiający oprócz kościuszki również Piłsudskiego i Chopina. Monety zostały zaprojektowane i wybite w prywatnej firmie Jana Krajewskiego w Los Angeles. Projekty wykonał rosyjski medalier Aleksander Szagin. Do monety z kościuszką posiłkował się obrazem Feliksa Afranicza Bitwa pod Racławicami. Pomimo całkowicie prywatnego i komercyjnego charakteru, została ona oficjalnie wprowadzona do obiegu. Początkowo oferowana w cenie 29,95 dolarów za monetę lub 75 dolarów za zestaw trzech monet. Następnie, być może z braku zainteresowania, po... 18 dolarów. Do Polski trafiła w roku 1994 i była sprzedawana w kasach PKOBP. Dziś mały tryptyk, gdzie każda z trzech monet ma nominał 100 tysięcy i wagę jednej uncji srebra osiąga cenę około 1,5 tysiąca złotych. Zaś duży tryptyk monety o nominałach 200 tysięcy i wadze 5 uncji srebra kilkanaście tysięcy złotych. Oba nakłady srebrne osiągnęły 10 tysięcy sztuk. Oprócz tych srebrnych powstały jeszcze monety złote o nominale 200 tysięcy i wadze jednej uncji, 13 zestawów, 500 tysięcy o wadze 2 uncji, 12 zestawów oraz o nominale 1 miliona 000 000 złotych o wadze 12 uncji, czyli 373,2 g złota. Tu powstał tylko jeden zestaw, który znajduje się w rękach. Producenta. W PRL przez długi czas funkcjonował banknot o nominale 500 zł z naszym bohaterem. Był drukowany w czterech emisjach. 16 grudnia 1974 roku, 15 czerwca 1976, 1 czerwca 1979 i 1 czerwca 1982 roku. W 1994 roku wybito w ostatni rok przeddominacyjny monety na 200 rocznicę Powstania Kościuszkowskiego. Okolicznościową 20 tysięcy zł w ilości 10 tysięcy egzemplarzy oraz kolekcjonerską w srebrze o nominale 200 000 zł w ilości 15 tysięcy egzemplarzy. Oprócz tego spotkamy wizerunek Kościuszki na monetach zastępczych i pamiątkowych. Monetę o dość specyficznym nominale: 20 Kościuszki, wybitej w 2011 roku tylko w ilości 10 sztuk, jako zorzec produkcyjny. Oraz w 2012 roku. Żetony. Powstanie kościuszkowskie w ośmiu odmianach. Nasza mennica wybiła też monety zagraniczne z Kościuszką. Jedna z nich należy do serii najmniejsze złote monety świata. Są to dwa dolary New Island z 2010 roku o wadze 1 gram i nakładzie tysięcy sztuk. Nie omówiliśmy jeszcze medali z wizerunkiem Kościuszki. Sami widzicie, jaki jest to obszerny temat, a chcąc zmieścić się w jednym kwadransie musimy przedstawiać zagadnienia w telegraficznym skrócie. To na dzisiaj już wszystko. Jednocześnie zapraszamy do kolejnego odcinka, już wkrótce. Do zobaczenia! Z tej okazji przygotowaliśmy krótki odcinek poświęcony upamiętnieniu Kościuszki w monetach polskich i zagranicznych. Nie tylko monetach, prawda?